Cześć, witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale. Aha, i pan może włączyć. Dzisiaj zagram z Minecrafta. Pokażę wam, że taki mój piękny domek, który jeszcze nie jest gotowy do końca. I nie jest też jakoś mega duży. Tak długo się uruchamia po Minecraft, że nikomu się chyba czekać nie chce. Dobra, to minęły jakieś 2 minuty i się uruchomiło. Maria, znowu zapomniałam włączyć ten... Ała, gadanie. Generowanie świata. Ma strasznie dziwny smak chipsów o smaku ostrej papryki i sera. I to tak mega dziwnie smakuje. Generowanie świata. Nowy plan przycisk. Światy tarcza. Ja mam tylko kolejna. Naciśnij prawy bumper zapłaca. Importowanie rozpoczęte. Trudno, jakoś przeżyjemy z tym nowatorem. Albo po prostu wystarczy to wyciszyć. Ale zobaczmy, co się... Włączenie świata. Generowanie świata. Generowanie świata. Generowanie świata. O nie! Burza jest! Wiecie dlaczego nie lubię burzy w Minecrafcie? Chyba wy też dlatego jej nie lubicie, bo raz doświadczyłam tego, że jak była burza, to zepsuła mi pół świata. A to było pod tytułem miasto i było naprawdę dużo świetnych budynków. Ale jak ktoś włączył burzę albo po prostu sam... goście mam. Ktoś włączył burzę albo... Nie, no po prostu sama się włączyła podczas mojej nieobecności. Kurde, ktoś mi tutaj zepsuł. Muszę sobie ożywić się skina zmienić, zaraz poproszę gości, ponieważ nie ma gości.
jeszcze? Ekran czatu. Chore. Ekran pauza, wybór twórcy. Ale mi się przycisnęło. Ona. To jest drugie piętro. No nie wiem, no zobaczymy, no coś tutaj postawimy. Robimy na pewno piwnicę. No też nie za głęboką, bo to jest ten... Dwa bloki, trzy bloki ziemi i bedrock. Dobra, wyłączę te zadanie, bo mnie już denerwuje. Ustawienia. Ekran ustawień gry. Karta gra zaznaczone. Karta dźwięk zaznaczone. Karta wideo zaznaczone. Jasność. Widok kamery. Polik. Ekran. Pokaż wybór konturu. Nazwy graczy w grze. Przełącznik. Play. Nazwy graczy w grze. Animacja chodzenia. Przełącznik. Play. Dokładnie. Modyfikator skali interfejsu. No tutaj tego nie znajdę raczej. Karta. Set. Patrz. Karta. Proszę. Karta. Set. Karta. Karta. Gra. Zaznaczone. Pokaż. Bez. Tutaj tego też raczej nie znajdę. Karta. Karta. Szkoda, nie ma. Sekcja ogólna, sekcja sterowanie, karta, kontroler, zaznaczone. Nie, tu raczej też się weźmie. Przycisk sprinta, lewy droża, klawiatura i mysz, zaznaczone. Przycisk, ustawienie, karta, ustawienie, zaznaczone. Sekcja świat, karta. No włączyłam to i teraz nie wiem, gdzie to wyłączyć. Karta, profil, karta, wideo, zaznaczone. Jeszcze raz tutaj przeszukam. Ekran, pokaż ikonę autozapisu. Na gładkie oświetlenie, przełącznik, błędu. Odległość, modyfikator skali inter, 0. Jasność. Przezroczysto, a przez 100%. Ale zaraz zobaczymy, co to jest ten, ta przezroczystość interfejsu. Ekran. Co się zmieniło? Nie. Tą zbroję zdaję na mnie. Mówię. Kurde, ja nie chciałam tego na siebie zakładać, tylko skasować. 3. Ja mu nie ruszam tego domu. No, ale ma bardzo dobry pomysł. Jak ktoś mu tutaj najgrani, to zepsnie. A to jest ten. Jacuzzi. Ja oczywiście miałam plan taki dom wybudować, ale trochę bez sensu. Mi to się wydaje, buduję bardziej klasyczne domki. Niż takie, no... Tu ma powstać kościół, ale jeszcze nie wiadomo, czy on w ogóle powstanie. Zobaczymy pod koniec odcinka. Karta, błąd. Karta, błąd. Gorzej niż łup normalnie.
ten domek bardzo podoba, tylko jest troszeczkę mały. A tutaj zrobimy garaż, w którym tutaj obok zrobimy, no może nie tutaj, ale tutaj, tutaj albo gdzieś z tej strony, czy z tej, zrobimy taki garaż, tylko szkoda, że tutaj są okna, a nie do góry. Dobra, zobaczymy. Tutaj na pewno coś powstanie w tym odcinku, póki co zajmiemy się domem. No nie, bo tam czas skończony. Teraz tak, nie robię podziału na pokoje, bo to za mało przejścia będzie po prostu. No i tak, teraz już sprawdzamy, bo tu mamy nowe ten, aktualizacje przyszły. I tutaj różne fajne rzeczy są dodane. A i nowy tekstur tak troszeczkę jest taki inny. Widzicie, szyby są inne niż zwykle. Oj, nie, myślałam, że się na deszcz zanosi. Nie, no rzeczywiście się na deszcz zanosi. Nie, to słońce zachodzi po prostu. No, dobra. Tutaj musimy zrobić sobie oświetlenie. Oj, przestańcie mnie już zapraszać, bo i tak nie mam Xbox Live, a więc nie próbuję nawet. I tutaj chciałabym zrobić takie coś, że tutaj się do... pod ziemię się wchodzi. Tylko, że musiałoby być troszeczkę szersze przejście tutaj. O, coś w tym stylu. Ale teraz tak. To jest ten problem, żebym musiała to zrobić po obu stronach. Natomiast to będzie mega dziwnie wyglądać, jak zrobię to po jednej stronie. Dobra, zresztą zobaczymy. No i zrobimy tutaj. Na pewno nie będzie lepiej. Ale no zobaczmy. Dobra, może coś tu będzie. Co jest tu? Tak, w ten sposób. I... być... tak, mniej więcej. O dobra, jest okej. Nie jest najgorzej na świecie, jest okej. Dobrze to póki co wygląda, trochę jak szkoła, ale jest okej. I teraz tak, bo mamy tutaj pozostałości ziemi w tym... Kurde! Pozostałości ziemi w domu, a więc trzeba tutaj zakryć to deskami. Albo... nie, nie trzeba tego zakryć deskami, bo tutaj będzie właśnie przejście pod ziemię. Tutaj... że idziesz tak. No. I git. I tutaj taki jakby mały schodek pod schodami jest. Nie niżej, nie wyżej. Bo niżej, no to wiadomo już, ten jest. Robimy sobie ceglaną podłogę. Taki typowy starodawny domek tu wybudować. Tutaj jest ceglane schodki, ale chociaż możemy zrobić normalne ceglane schodki. O, tu są. A nie, bo do domu nie potrzeba tych schodków. No dobra, ale tu musi powstać jeszcze jakieś podwórko. No to mamy trochę roboty na się. Podzielimy to chyba sobie na dwa odcinki. W tym odcinku robimy ten dom, a potem zajmiemy się kościołem i dworem. Bo dom jest też trochę wymagający i to nie jest tak rachciach ciach, ponieważ tu jest troszeczkę więcej pracy niż gdziekolwiek.
Dobra, zobaczmy, czy ja nie gadam do samego siebie. Nie, jeszcze się nie nagrywa. Dobra, już usiadłam. Jest mi już tak gorąco w tym domu, że masakra. Wolałabym być na górze, no ale no, nie mam czasu nigdy zrobić tego domku, a w wakacje nie będę siedzieć przecież przed monitorem i tutaj tego robić. Może jeszcze tydzień mam wakacje, więc no, ze spokojem. Tylko teraz tak. Tu. No dobra, no to niech będzie już ten dalzir, to ważne, żeby się nie zapadło. O, proszę bardzo, Zdirta. Tutaj takie skrzynki czy coś możemy sobie postawić. Jakoś specjalne to tam. Tu nie będzie pomieszczenia. Po prostu na jakieś skrzynki czy coś w tym stylu. Super? Właśnie dlatego wolę latać. No. Jest okej. Dobra. No i myślę, że tak wystarczy ten mniej więcej. No tutaj jakieś dwie skrzynki, tu dwie skrzynki, tu dwie skrzynki. I wystarczy. Oczywiście jakieś tutaj. Musimy sobie zrobić jeszcze jakieś tutaj. Zapomniałam, że przejście. Tutaj ma powstać jakby takie, no tutaj kotłownia, gdzie jest piec i ogólnie zasięg całego domu. Powiedzmy całe ogrzewanie, czy coś bym nie chciał upiec, czy coś. To oczywiście się schodzi tutaj. Kuchni nie robię, bo to bez sensu. No po prostu czasu nie ma na to, żeby robić kuchnię. Pokoje jeszcze dam radę, no ale kuchnię, ale jakąś kuchenię, czy coś, to tutaj będzie kuchnia na jutro. Już jakieś szlamy mam w ogóle, no normalnie ja nie mogę. A nie mogę po prostu chyba. Masakra. Tutaj. Tutaj, tutaj. 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 Dobra. No nie potrzebujemy aż takiego oświetlenia. Właśnie, dwie powtórnie i wystarczą. Ale mamy... O, przejście. I tutaj będzie... No jakby ta... Kuchnia, tutaj musimy sobie zrobić tą, hop. I tutaj sobie mapę tworzymy. Mógł się chyba nie da nawet otworzyć. Zapisałam. Nie, no tego się nie da otworzyć. Jakkolwiek się nie da tego otworzyć, ale ten jeszcze tu się da. Mam dwa, to graficzne wstawiam. Tego też się tutaj nie da otworzyć. No, ale dobra. Dobra, co teraz robimy tutaj piecyki. Karta.
tutaj tak. Karta W. Te raczej da się wszystkie tutaj otworzyć. Mamy piec wędzarniczy, tutaj jest piec hutniczy i tutaj mamy zwykły piec. No. I tutaj jakąś skrzynkę między tym do jakiegoś jedzenia surowego. Jadalnię zrobimy do góry. No i myślę, że to będzie większość na ten odcinek, no bo ten odcinek jest trochę długi. Słuchajcie, widzimy się już w kolejnym odcinku, tylko teraz uszukuję sobie tą skrzynię i do następnego odcinka, bo już naprawdę nie może być za długi, bo też nie chcę, żebyście się nudzili. Dobra. I tutaj otworzymy jakieś surowe jedzenie sobie. Włożymy. Aha, jeszcze ogródek, ale to w następnym odcinku. Albo nawet teraz możemy tutaj sobie zrobić przejście do takiego ala ogródka. Ale to tutaj będzie idealnie. I tutaj zrobimy sobie tak. Tutaj. Tak, trzeba to zaorać. Ja nie pamiętam, czy to da się zaorać. Dobra, to i to da się zaorać. I teraz tak, trzeba zrobić tutaj wodę. Tylko, że nie da się... Kurde, mamy trochę słabo. To mamy mały problem. To słuchajcie, zrobimy w ten sposób. Robimy w ten sposób, że tutaj postawimy ziemię. I do góry jeszcze raz postawimy ziemię. I tutaj będzie ten otwór na wodę. Nic straconego, słuchajcie. To tutaj będzie trzeba robić. Nie. W ten sposób. No nie, no. My się mgniemy tutaj ze spokojem w sumie. No ale dobra. No i nie ma za dużo widocznie miejsca. I tu wodę. Woda, 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 woda. Jakieś nasiona czy coś. Nasiona są tu. Dobra. Nasiona buraka. No dobra, mamy tutaj wszystkie nasiona wykorzystane. A więc teraz, no jak widać, że już ładnie tutaj rośnie to zboże. No tak, robimy tutaj skrzynkę. Sześćdziesiąt cztery. Dobra, i robimy sobie w takich słupkach, bo będzie lepiej, nie będą rzeczy pomieszane i nie będzie trzeba zbytnio szukać. I teraz tak, surowe jedzenie i kończymy, bo normalnie
64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. Jeszcze jakąś rybkę tutaj weźmiemy. A nie, tej rybki się nie je. Ale dobra, pan. Właśnie zamiast wziąć 64, to wziąłem. 64. 64. No, mamy tutaj ten. Karta, wyle. 64. Widzę, że ładnie, ładnie. Ale tak, mamy tutaj nasze przejście zrobione. I tutaj będą różne skrzynki z narzędziami, czy coś w tym stylu. Ale to już w następnym odcinku. Bo już po prostu jest masakra. Tutaj, tutaj. I tutaj na coś tam skrzynkę tam mamy. Chociaż nie. I prywatne rzeczy, czyli Inder Chest. O, przecinarka. O co chodzi z przecinarką? Oj co? No nie działa! Nie wiem, jak tego się używa. Może się drewno bierze? I ci robi ten? No nie. Dobra. Nie wiem, jak tego się używa, więc postawimy to. Ale tak. Chciałabym to w ten sposób. No nie w ten sposób. No tak do mnie tu jest. No nie, dobra, trudno, nie da się. Tutaj postawimy tą przecinarkę tutaj. No tu jest tego miejsca w sumie. Tutaj Ender Chesta i kończymy. No już pół godziny ma ten odcinek. Dobra. To ja wam dziękuję za oglądanie. Myślę, że wam się odcinek spodobał. I w sumie... No co, no do następnego. See you.